Witam wszystkich kryptomaniaków i zapraszam na kolejną analizę wideo pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest środa, 17 kwietnia 2019 roku. Tradycyjnie mamy przygotowany oczywiście wykres na interwale godzinowym. Co ciekawego wydarzyło się w ostatnim czasie na parze Bitcoin do złotówki? Przede wszystkim mamy utworzony tegoroczny szczyt na poziomie powiedzmy 20 735. Mamy, jak widzimy, następującą po nim korektę spadkową, dosyć dużą, ponieważ zeszła ona do poziomu wsparcia lokalnego na poziomie 18853 i to jest w tym momencie nasz ruch odniesienia. Po nim następuje lokalna tutaj korekta, taka w zasadzie horyzontalna, z ostatnim wybiciem do góry z poziomu 19 005 zł. No i w tym sposobem cena osiągnęła poziom 50% zniesienia Fibonacciego na 19816. No i to jest oczywiście zniesienie tego całego ruchu spadkowego, czyli do połówki byki zdołały wypchnąć z powrotem tą cenę po spadkach tutaj od szczytu tegorocznego do poziomu 18853. Co teraz? Jak generalnie by się przedstawiała sytuacja na najbliższe dni? Przede wszystkim musimy zauważyć to, że to jest pierwsza część korekty. Ta fala spadkowa to jest pierwsza część korekty. Ruch horyzontalny i boczny to byłaby druga fala korekty. No to brakuje nam jeszcze trzeciej fali korekty, czyli A, B i C. A jest zrobione, B wygląda na to, że tutaj w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego mogłoby również zakończyć ten cały ruch swój horyzontalny, więc zostałaby tutaj jeszcze tylko do zrobienia fala C. Zasięg tej fali oczywiście no, to będzie z pewnością poniżej poziomu 18853, ponieważ tutaj byłby ewentualnie dołek fali A. No i możemy liczyć na to, że następny w zasadzie poziom wsparcia na 18297 również może zostać uderzony. No i tutaj byłoby to już dosyć dobre posunięcie ze strony właśnie wykonania tej korekty spadkowej, gdyż ten poziom byłby już całkiem głęboki, jeżeli chodzi o taką korektę. Byłaby to największa, zdaje się, korekta w ogóle w tym ruchu wzrostowym. Tak, no to już byłaby w tym momencie największa korekta i moglibyśmy tutaj już specjalnie nie zwracać uwagi na dalsze zachowanie rynku, jeżeli chodzi o spadki, ponieważ tutaj byłaby już, powiedzmy, ta korekta zakończona, byłaby to największa korekta, więc mogłaby zostać uznana za kolejny cykl zakończony korekcyjny i spadki zostałyby zakończone, także moglibyśmy się skoncentrować właśnie na wzrostach na rynku Bitcoina. No pytanie jest oczywiście, czy tutaj nie ma jeszcze jakieś szansy na to, żeby ewentualnie ten poziom 61% jeszcze zaliczyć przed tymi spadkami, no ale to zobaczymy, jak rozwinie się tutaj ta lokalna konsolidacja. Mamy tutaj dołek na poziomie mniej więcej 19600, więc tutaj wybicie tego dołka, dokładnie 19585, wybicie tego dołka oznaczałoby kontynuację lokalnych spadków w stronę właśnie poziomu chociażby 19410. Czyli tutaj wybicie tych dwóch dołków no raczej by oznaczało zakończenie lokalnej korekty na 50% i kontynuację oczywiście spadków w oczekiwanej przez nas fali korekty, fali C. Jak będzie, zobaczymy na pewno niebawem. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie analizy. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.